Siema, siema, diamenciki! Robimy wyścig! Kto będzie pierwszy? Wyklikający łapkę w górę, czy ja dobiegający do tej wioski? Uwaga, uwaga, robimy wyścig za 3, 2, 1 i lecimy, 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 lecimy! Będę pierwszy, biegnę, biegnę, biegnę! Jeszcze kawałek! Tutaj ścieżką pójdę, będzie szybciej i dotykam domku, jestem pierwszy, dobra, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie wiem, który byłem. Napiszcie w komentarzu, kto był szybciej, wy czy ja. Dobra, ogólnie widzowie, jest taka sprawa, bo ogólnie jeden z widzów dał mi prezent i umieścił go tutaj w jednym z tych domków i dał go w skrzynce. Podobno to jest jakiś mega super ten prezent, więc tak, poszukajmy tego prezentu. Momencik, tutaj żadnej skrzyneczki nie widzę, tutaj również nie widzę żadnej skrzyneczki. Ogólnie nieważne co by się stało, to zostawcie subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i wbijamy 20 tysięcy subskrypcji, a niedługo jeszcze 30, 40, 50 i 100 tysięcy. Ogólnie pytaliście mnie, kiedy twarz pokazuję, no to twarz będzie na 100 tysięcy subskrypcji, więc wbijajcie. Dobra, halo, halo, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, pójdźmy może do tego domku, sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Nie ma. Idziemy dalej, zobaczmy jeszcze te dwa domki. Może tam będzie skrzyneczka jakaś. Tutaj jakieś schodki chyba są. Dobra, tutaj nic nie ma, a tutaj jak wejdziemy, halo, halo. Dobra, coś tam jest, okej, okay, zamknijmy za sobą. Mamy tutaj prezent Alka. Okej, okay, dobra, zobaczymy co się stanie. To teraz klikamy skrzyneczkę, a wy klikajcie łapkę w górę. Dobra, 3, 2, 1 i pyk. Aha, okej, okay. Cóż, cukierek, rozumiem. Dostałem cukierka od widza, super. I co, mam go zjeść teraz, czy coś? Dobra, widzowie, to zobaczymy co to za smak cukierka jest. Jemy, dobra, jemy, jemy, jemy. Co się stało? Halo? Halo? Co? Gdzie ja jestem? Gdzie ja się pojawiłem? I dalej mam cukierka, ale gdzie ja jestem? Czy to jest... Czy to jest cukierkowy świat? Czy to wszystko jest zrobione? Tak! Ej, tu jest czekolada wszędzie! Drzewa czekoladowe! Jo! A tam co? To jest waty cukrowe jeszcze tam jest świat! Co wy gadacie? Ej, weźmy, zbierzmy sobie to. Ej, normalnie możemy czekoladę mieć, tak? Biała czekolada, czekajcie, biała czekolada. Patrzcie, mam białą czekoladę. Tylko nic jeść nie mogę, bo nie jestem głodny. Ale patrzcie, a drzewo jest z czego zrobione? Halo, halo. Dziurka w środku drzewa. To są rurki takie dobre. I 8 z innego wypada, a nie, to całe drzewo spadło od razu. Ale patrzcie, jaki super. To jest wafelek, albo tak, taki patyczek wafelkowy. Ło, a to mogę jakoś, nie wiem, zebrać? Nie, nie mogę. A liście, liście, dajcie mi liście. A ja nie mogę. A jak to poliżę, czekajcie. Słodkie to jest, ale dobre. A tutaj co? Kakao mamy, widzowie. Co jest? Jestem w raju. Jadcie, co tu się dzieje w ogóle? I nawet podłoga jest robiona z ciasta. Czekajcie, zbiorę to, zbiorę to. Brawe brownie to jest, białe. Ujada, a weźmy do tego wpłyjmy. Mogę do tego wskoczyć? Czekajcie, bo ja się boję, że się utopię w kakałku, dobra. Momencik, 3, 2, 1 i... Pływam w kakałku. Jadcie, a mogę to wypić? Czekajcie, napiję się tego. O, dobre, dobre, takie słodziutkie. Ej, ale to dobre jest, a tutaj watę mamy. Patrzcie, wata cukrowa na patyczku, co się dzieje? Zbiorę to, patrzcie, mamy watę cukrową. Chcecie watę cukrową? Łapcie, to dla was. Co, drzewa zrobione z waty cukrowe, gigantyczne takie, ło. A ziemia? No, ba, halo, halo. Mleczne brownie, okej. Okay. A patyczki? To mogę coś zebrać z tego patyczka? Czy on też jest smakowy jakiś, jedzony? Ło, jest matło wszystko. To jest cukierek. Ej, to jest wata na cukierku. Jejku, to wszystko jest osobnie zrobione z słodyczy. Czy ja tam widzę to, co widzę? Nie gadajcie! Nie, 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 nie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że to są owieczki z waty cukrowej. Mam owieczkę z waty. Daj, ej, chodź, ugryzę cię, am. O nie, 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 nie tam chciałem ugryźć. O Jezu, a, no, czekaj, no, czekajcie, am, am, zjemy se ją. Chodź tu, zjem cię, am. O, zjadłem ją, surowa baranina. Ej, czemu mi wata z niej nie wypadła? Myślę, że wata mi z niej wypadnie. A jak załatwimy drugą, to wypadnie mi wata z niej, oprócz ten, mięska. Halo, owieczko, chodź tutaj, daj się zjeść. No nie, nie wypada z niej wata cukrowa, no nie. No, trudno. A tutaj co mamy? Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czekajcie. Patrzcie, jak się odbijam. To jakieś, nie wiem, szlam jest, czy coś. Ej, dobra, czekajcie, weźmy sobie, zbierzmy jedno. Albo to czerwone, chodźcie, weźmiemy sobie. I co to jest? Czy to są żelki? Tak, to są żelki. A wiecie, kto jeszcze na takim żelkowym świecie jest? Znacie taką postać, jaką zieloną postać, taką, takiego misia zielonego?
On jest robiony z żelków i wydaje mi się, że na tym świecie możemy go spotkać, widzowie. Dobra, czekajcie, zbierzmy sobie tutaj więcej tych żelków. Co to jest? To jest jakaś guma kolejna, pomarańczowa. Czy to będzie zielona? Wszystkie gumy ja chcę wszystkie, wszystkiutkie. Co to? Czy to są chodzące żelki? Co wy gadacie? Co jest? Mogę to uderzyć? Chodź tutaj. I co dostałem? Lamp? Dostałem kawałek jakiejś gumy. Żelki chodzące, te żelki żyją. Co? Co, widzowie? Co się dzieje? To jest najpiękniejszy świat, jaki kiedykolwiek widziałem. Coś się dzieje w ogóle. Dobra, poszukajmy więcej. Może coś jeszcze tutaj znajdziemy. Tutaj mamy... Nie. Czy to są niedźwiedzie z żelków? Jakie słodkie misie. Jacie. Misiu, misiu, chodź tutaj, misiu, niedźwiadku. Chodź, popatrz na mnie, popatrz na mnie. Ej, one wyglądają... Wiecie, jak są te takie żelki w kształcie misiów? To one wyglądają tak samo. Jesteście tak mega podobnie. Patrzcie na mnie, jakiś taki słodziak. Napiszcie w komentarzu, czy słodkie są te... O, o, nie są słodkie! Uderzył mnie. Dobra, już go nie lubię, nie, idź ode mnie, nie, ratunku, już tych misiów nie lubię, nie, dobra, tego się nie spodziewałem, widzowie, idziemy na górę, to mnie nie dorwą miśki, a tam kolejne są, ale dobra, w sumie możecie napisać w komentarzu, jak nazwiemy te misie, jakby imię możemy dać tym misiom jakieś, co nie? Dobra, i tym żelusiom małym możemy dać imię, i owieczkom możemy dać imię, napiszcie imiona dla naszych zwierzątek w komentarzu. No, gdzie my możemy się nas przedostać, nie wiem, poszukajmy może tego zielonego miśka, wiecie o którego mi chodzi, dobrze wiecie o którego mi chodzi, tego co tam śpiewał piosenki, jak on tam miał, nie wiem, coś tam, ja jestem ktoś tam, tak, coś tam, nie wiem, coś tam w wannie śpiewał, bąbelkach, ci coś tam, nie wiem, nie pamiętam. Ale wy możecie napisać, czy wy wiecie o którego mi miśka chodzi, ty, nie o ciebie. Ty jesteś czerwony, to nie o ciebie chodzi. Nie. Idziemy po zielonego miśka. Halo, gdzie ty jesteś, zielony misiu? Pośpiewamy razem, bo ja też piosenki robię, to możemy razem pośpiewać, miśku. Chodź. Gdzie ty jesteś? Halo. Misiu, gdzie ty jesteś? Tutaj wata kolejna rośnie, a tego nie mogę zabrać, szkoda. Zróbmy następny odcinek, że muszę zjeść cały świat, dobra? Będziemy mieli samą słodycze przez cały odcinek. Zobaczymy, czy uda nam się go zjeść. Dobra. A co się stanie w ogóle, jak zjem tego cukierka? Czekajcie, zjem sobie tego cukierka, momencik. I okej. Okay. A, wróciłem. No nie, nie mam cukierka tego. Wróciłem do świata prawdziwego. No nie, musimy poszukać kolejnego cukierka. Wracamy do wioski i bierzemy kolejnego cukierka. Okej, widzowie, udało mi się wrócić do tego świata. I ogólnie dostałem od wieśniaka mapę. Patrzcie, mamy mapę tego tutaj miejsca. Po prawej stronie mamy ten czekoladowy świat. Po środku mamy ten z waty. Po lewej stronie mamy ten świat z żelków. Czyli tak, jesteśmy teraz w momencie tam, gdzie są te żelki. Więc chyba jesteśmy w dobrym miejscu i ogólnie słyszałem, że na tym świecie są również umieszczone jakieś skrzynki, co nie? Tylko nie za bardzo wiem, gdzie one są, więc możemy sobie połazić, co nie? Jednak pamiętajmy o naszym głównym celu, o tym zielonym miśku, musimy go znaleźć. Gdzieś tutaj podobno on łazi, gdzieś on tutaj ma swoją chatkę jakąś i przydałoby się ją znaleźć, tylko gdzie ona jest? Dobra, w ogóle może zejdźmy do tego kanionu, bo tak jakoś, nie wiem, kusi mnie. Więc tak, zejdźmy na sam dół. Dobra, jesteśmy na samym dole. W ogóle zjedzmy sobie coś. Aha, nie mamy co zjeść. No to fajnie. Jest tu jakaś czekolada, halo, tutaj na dole, bo akurat... Oho, dobra, mamy skrzynkę. Co? Te narzędzia z tego, jak to się nazywa? Z waty cukrowej. Ale super, ile mam mieczych? A tak, 9 otoku mam mieczych, co? A kilof jak szybko kopie? Dobra, zobaczmy, czekajcie. Kopiemy, ja, patrzcie jak szybko kopiemy. W ogóle co to jest? Aha, ale rozwalił się szybko. Ajajaj. Cukier, cukier ten, kopaliśmy. Cukierkowe kryształy. Wow, patrzcie, mamy cukier. Możemy go zjeść potem. Czekoladę mam, skąd mam czekoladę? Skąd mi się czekolada wzięła? No, zjedzmy sobie czekoladę. Najedliśmy się jaka na dobra. To jest kolejna skrzynka w ogóle, czekajcie, weźmy sobie. Co my tu mamy? Yellow Gummy Worm, mamy żółte, żelkowe robaczki. Wow, i w ogóle w różnym kolorze są. Chodźcie, czekajcie, pokażcie mi to, dajmy to sobie do ekwipunku. Jak to wygląda? Mamy robaczka, patrzcie, robaczki, tu. Mamy zielony, żółty, czerwony i jeszcze jakiś inny żółty. Czekajcie, to jest żółty, a to jest jaki? Biały, a to biały jest, dobra. To ja jestem daltonistą, sorry ludzie. Sorry. Nie chciałem. Dobra, rozejrzmy się jeszcze. O, kolejna skrzynka. I co tyle skrzynek tu robi? Dobra, weźmy sobie, odłóżmy to. Albo nie, nie odkładajmy tego. Jak chcę sobie potem zejść je wszystkie. Co to jest? Czekajcie, chodźmy do światła. Do światła chodźmy.
Co my tu mamy? Mamy, to są jakieś candy, takie wiecie, jak na święta się zakłada, takie laseczki, to się takie dobre są, słodkie takie, nie jak to się nazywa, ale takie laski cukierkowe, no. I na święta się je daje, w ogóle możecie napisać, kto z was takie tutaj te lizaki ogólnie je na święta, się na Boże Narodzenie, okej. O, i tu kolejna skrzynka jest, dobra, bierzemy, wszystkie słodycze są nasze. No, bierzemy to, okej, a tutaj co to jest, halo? Ej, miałem kill off, no nie. No a chodźmy, poszukajmy skrzynki jeszcze jakieś, może będzie jeszcze jakiś kill off. Dobra, czekajcie, tu byliśmy, czy tutaj byliśmy na samym dole, czekajcie, sprawdźmy. Tutaj nie byliśmy w tej jaskini, tylko żeby tu żadne... Creeper, czemu ty nie jesteś cukierkowy? Czekajcie, mieczykiem go zaraz. Ło. Załatwimy go tym mieczykiem, pyk, na ile padniesz, raz, ło. Okej, okay, przynajmniej jasno się zrobiło, pyk, dobra, załatwiony jest, pięknie. Ale ten mieczyk się szybko niszczy, on ma ile, 5 użyć ma tylko, no nie. Ale da, mamy tu skrzyneczkę kolejną, co tu w niej jest? Ej, mamy killów i narzędzia czekoladowe. A to ile ma damage'u? 6,5, okej. Ale może więcej wytrzyma uderzeń, dobra, czekajcie, tu gdzieś mobki słyszałem. 750, a to nie, no to jest trwalsze o wiele. No, chodźmy, załatwimy creepera, pyk. Dobra, raz uderzony. Pyk, drugi raz. Oj. Okej, ale załatwiłem tego creepera. Drugiego, kolegę mu załatwiłem. Ej, co tu tyle creeperów? No, uciekamy, zadwicowie, uciekamy. Ile mamy użyć na mieczu? 750. A to spoko, dobra, wychodzimy. Idziemy zobaczyć, co tam było do wykopania, bo tam coś brązowego, widzowie, było. Idziemy zobaczyć, idziemy wyeksplorować. Tylko, kurde, nie mogę znaleźć tego miśka zielonego, no, ciężko tak trochę. Teraz wykopmy sobie, co to jest? Co to? Ciastko! Tu no ciastka wykopać normalnie, jak diamenty, węgiel, tutaj ciastka się kopie. Wow, ale super, dobra, a jak on wyjść teraz, bo ja teraz nie mam budulca. Halo, widzowie, ja utknąłem, dobra, wychodzimy inaczej, dobra. Okej, już prawie i jesteśmy na zewnątrz, dobra, udało się. Teraz przydałoby się tego miśka znaleźć w końcu, co nie? No i chodzę po tym całym świecie, szukając tego zielonego miśka, ale nigdzie go nie ma. Co? Patrzcie, tam ktoś jest. To jest ten zielony misiek, tylko jak on się nazywał? Ej, co on robi? Ej, on buduje jakąś wielką platformę. Ej, chodźcie za nim. Idziemy zobaczyć. Ej, misiu, zielony, halo. Ej, co? Nie uciekaj, ej, stój tutaj. No patrzcie, no ucieka, no. Jak on miał na imię? Czekajcie, to jest był chyba Gumibir. Tak, to jest Gumimiś. Ej, chodź tutaj. Ej, zielony, gdzie ty jesteś? No stój, no. Poszedł na tym. W ogóle patrzcie, on wszelki jakiś rozstawia. No misiu, poczekaj, chcemy ci zadać parę pytań. No nie uciekaj nam, bo jaki on szybki jest w ogóle. Misiu, czekaj. No nie wiem, jakby go to tak zwabić. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Ej, skoczył do dziury jakieś. Ej, wracaj! No i co ja tam, wejdź za nim? No nie, to jest ciemno. No a czekajcie, zejdziemy niżej, zobaczymy, czy tam będzie gdzieś, może nie wiem, ślepy zaułek w las czy coś. Dobra, schodzimy, jesteśmy na dole, tylko czekajcie, on w prawo poszedł, co nie? Idziemy w prawo. Misiu, gdzie poszedłeś? Halo? O, tutaj jest, ej, patrzcie, buduje coś. Ej, stój, czekaj na mnie. No i zamurował wszystko, no. Dobra, czekajcie, zjemy to, czekajcie. Rozwalamy to. Misiek, no wracaj, no. Kurde, misiek, stój. O, dobra, widzowie, wiecie co? Chyba go nie dogonię. On cały czas ucieka, no. Masakra. O, co? Creepera ma, dobra, nie, uciekamy stąd. Nie. Może kiedy idzie nam się uda go złapać. Napiszcie w komentarzu, jaką pułapkę moglibyśmy zrobić na niego. Albo, nie wiem, go zwabić, albo, nie wiem, jako, nie wiem, cokolwiek. Napiszcie w komentarzu, żeby go zdobyć. No i widzimy się w następnych materiałach. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być ładnie na bieżąco. No i widzimy się już jutro. Siemanko.